Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Sport 13. Ze mną oczywiście, jak zawsze, gotowy do boju dziennikarz WP Sportowe Fakty, Dawid Siemieniecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawid, wygrywamy z GTK Gliwice 94-71. Zrobiliśmy swoje po prostu w tym meczu, tak mi się wydaje. O tym mówiliśmy też przed, że to jest nasz obowiązek, aby wygrywać takie mecze. Był mały kryzys gdzieś na początku trzeciej kwarty, ale znowu do meczu, tak jakby wróciliśmy, czy też do tej swojej przewagi po trójkach Michała Chylińskiego. No i myślę, że kilku bohaterów tego meczu, bo i Alan Herrington, i Klaus Travers, każdy z zawodników dał coś na tym boisku, fajnie się na nich wszystkich patrzyło się po prostu na drużynę. No i tak spoglądamy sobie na naszych nowych kolegów i wydaje się, że nasza drużyna lubi grać i z Wesem, i z Rodem, i widać to nie tylko poza parkietem, ale na parkiecie również. No już to widać było w tych pierwszych spotkaniach, nawet w nieudanych, tak? Pomimo tego chociażby, że w Toruniu gdzieś tam było tęgielanie, możemy tak to określić. No to Wes dał próbkę swoich umiejętności, Rod też starał się na ile oczywiście mógł, na ile rywal mu pozwolił i już tam pokazali, że będą gdzieś bardzo przydatnymi elementami całej układanki u trenera Artura Gronka. No i w meczu z GTK, z totalnie rozbitym w momencie obecnym GTK, no udowodnili swoją wyższość, tak? Udowodnił swoją wyższość Rod nad Mattem Williamsem, który tutaj kawałek streetballu nam pokazał. Bo koszykówką tego niestety nazwać nie możemy. No i Wes przede wszystkim pokazał swoją wyższość nad Jabari Hinesem, co było gdzieś tutaj kluczem, bo wiemy doskonale, że ten gracz jak się rozhula, to potrafi bardzo wiele. Ale no w tym spotkaniu na niezbyt wiele mu pozwoliliśmy, zwłaszcza w pierwszej połowie, w której paradoksalnie jednak GTK był bardziej w grze niż po przerwie, nie licząc tego zrywu na początku trzeciej kwarty. Tak, to przede wszystkim Michał Krasowski wykonał kawał dobrej roboty w obronie. Tego w statystykach oczywiście nie widać, ale dał dużo zdrowia na parkiecie. No troszeczkę jednak widać, bo te przechwyty też były takie, można powiedzieć, namacalne, bo albo dobrze przeciął podanie, albo rzucił się gdzieś po tą piłkę na parkiet. Ale tak jak mówisz, jednak... Znaczy miał dwa przechwyty, ale tych deflections takich, tak, których nie widać. Tak, dużo tych elementów po tak, prostu gdzieś no nie da się w żaden sposób odnotować, tak, bo nie jest to po prostu klasyczny czyściutki przechwyt, powiedzmy. Ale Michał jest tutaj znany z tego, że uprzykrza życie liderom rywali i w tym spotkaniu również pokazał kawałek tych swoich dużych defensywnych umiejętności. Myślę, że za to też tutaj gdzieś został nagrodzony, o czym jeszcze później wspomnimy oczywiście. Także nie tylko my widzimy ten wkład defensywny Michała, ale również inni. Więc jak najbardziej myślę, że kolejny po prostu dobry, udany mecz Michała, bo tutaj cudów ofensywnych od niego nie oczekujemy. On ma te cuda działać po stronie defensywnej. Patrząc na statystyki, to siłą naszej drużyny była na pewno pomalowana, bo zdobyliśmy aż 54 punkty. No i punkty ławki 32 do 14 to wyraźnie pokazuje jakby siłę naszej drużyny. Tak, ale też w końcu ta ławka zaczyna funkcjonować i w końcu to wygląda tak, jak byśmy sobie gdzieś tego życzyli od samego początku. Mogłoby to wyglądać jeszcze bardziej okazale, gdyby gdzieś tutaj trener Artur Gronek miał większe pole manewru na pozycjach 4-5. Jednak wiadomo, że kiedy schodzi Klaus, zostaje na parkiecie Alan, później się zmieniają, rotują, wygląda to różniaście, ale tak jak wspomniałeś, na pewno tutaj trzeba docenić mocny wpływ Kuby Nizioła i Michała Chylińskiego, bo to oni w głównej mierze tutaj zrobili tę robotę. Jako gracze po prostu z ławki. No i przede wszystkim oni w tym kluczowym momencie, gdzie było kiepsko, tak? Plus 5, plus 6 tylko w trzeciej kwarcie na początku, no to oni dali ten niezbędny oddech drużynie i później już od tego tam plus 10, 12 można było już bezpiecznie patrzeć ku końcowi spotkania. Dawid, jak z twojej perspektywy pojawił się Rod i Wes, ci nowi gracze, jak ty ich widzisz po tych dwóch spotkaniach? Bo to, co
to, co jakby rzuca się w oczy w, tutaj w tych statystykach, to 25 asyst. No to w momencie, kiedy drużyna notuje 25 asyst, to znaczy, że lubi ze sobą grać, lubi dzielić się tą piłką. Tak. A oni jakby nie było, no, są taką pierwszą opcją w ataku. No tak, i dlatego też, czy też do kreowania na ataku. Pewno tutaj duży handicap samego Roda jest. Dużym handicapem Roda jest to, że on jest tak naprawdę combo guardem, tak? Więc wiadomo, że obok Wesa wychodzi jako dwójka, jako rzucający, co pokazał w pierwszej połowie jak najbardziej, gdzie albo sam sobie kreował te pozycje do rzutu, albo został przez kolegów dobrze dostrzeżony na dystansie. Ale w drugiej połowie już sam był kreatorem gry i widzieliśmy ostatnie fragmenty spotkania, gdzie to Wes stał w narożniku i też tutaj trafiły trójkę, a za rozgrywanie zabierał się Rod, więc to jest na pewno tutaj duży plus dla Artura Gronka, że w ustawieniu z tymi dwoma zawodnikami mogą naprzemiennie przeprowadzać piłkę na pole ataku i później rozgrywać akcję, bo Rod nie jest przecież zawodnikiem, który tylko piłkę przeprowadzi i odda do Wesa, aby ten tutaj wykreował całą akcję i ją dobrze rozegrał. Sam jest zawodnikiem, który potrafi dobrze gdzieś kolegami podyrygować, ustawić ich odpowiednio, albo sam wykończyć, albo dostrzec partnera na lepszej pozycji, więc ich współpraca wygląda bardzo dobrze. Ich gra, nawet indywidualnie, gdyby na nich popatrzeć, również wygląda bardzo dobrze, zarówno w defensywie, jak i w ataku, więc myślę, że tutaj na pewno no, przepaść, tak, pomiędzy duetem Dominika Zdomarkas i Paul Jorgensen, z całym szacunkiem dla tych zawodników, ale Wes i Rod to są gracze z zupełnie innej półki. I może jeszcze GTK nie było takim rywalem tak wymagającym, ale mimo wszystko było widać na ich tle po prostu, że jest przepaść pomiędzy tamtym duetem, z którym ten sezon rozpoczynaliśmy na pozycjach 1-2, a który mamy obecnie. Dawid, kończąc wątek tego meczu, tak mi wpadło teraz na myśl, bo jest jakaś taka zależność, że w momencie, kiedy gracz jest wyróżniony, na przykład czy jest MVP tygodnia, czy też MVP miesiąca, to nagle akurat nie w tym meczu gdzieś gra dużo, dużo słabiej. Być może ta nagroda troszeczkę ciąży. A zmierzam tutaj do tego, bo takim wyróżnionym graczem w ostatnich tygodniach został Kuba Niziół, który dostał się do reprezentacji Polski, dostał się już do tej szesnastki. Będzie walczył o tą dwunastkę, tak? Bo tu 12 ma generalnie zostać. Ale jemu widać, ta presja i to powołanie absolutnie nie ciąży. Dalej cieszy swoją grą, jest efektywny, ale też efektowny. Wydaje mi się, że może to być troszeczkę po kłosie niejako, jeśli mogę użyć takiego stwierdzenia, tego, że jednak to, o czym od samego początku mówiliśmy, że Anna Abramczyka Storia ma skład szeroki i to widać teraz, zwłaszcza kiedy doszły nowe posiłki, tak, tutaj w postaci Wesa i Roda. Kuba jednak nie jest postacią w 100% pierwszoplanową w bydgoskim zespole, co też widać chociażby przez to, że nie jest zawodnikiem pierwszopiątkowym. Wchodzi z ławki, ma dać impuls, niekiedy wchodzi na podmęczonego już troszeczkę rywala, więc wtedy może swoje atuty jeszcze bardziej, mam wrażenie, wyeksponować, tak? Czyli dynamikę, czyli szybkość. Jest jakby w stanie, z ławki też mam wrażenie, że ma troszeczkę mniejszą presję, mniejsze generalnie. Wchodzi tutaj późno, bo w tak, czasem pierwszej kwarcie chyba było 2,5 minuty do końca pierwszej kwarty, kiedy były pierwsze zmiany. I tak, Kuba i jedyny reprezentant, można powiedzieć, naszego, że tak powiem, kraju, tak, w barwach zespołu bijącego się w polskiej lidze o ósemkę, bo taki jest nasz cel. Wchodzi jako któryś z kolei dopiero zawodnik w tej rotacji. Więc... A robi 16 punktów i 9 zbiórek. Tak, dlatego 16. Też właśnie wydaje mi się i będę się trochę tego trzymał, że tutaj to jest wynik też tego, że ławka rezerwowych Wena Abramczyka Story jest szeroka, jest bardzo dużo ludzi do grania, ta rotacja jest dość mocna u trenera Artura Gronka, więc my tym męczymy rywala i oczywiście nie każdy zawodnik jest w stanie tutaj dać w ofensywie bardzo dużo, ale Kuba on czerpie, tak? Czerpie z kontrataku, czerpie z czystych pozycji do rzutów za trzy punkty.
No i wejść pod kosz, tak? A widzimy, że to są gdzieś jego tutaj największe atuty w ostatnich tygodniach. I to może być jego dużym plusem, jeśli będzie faktycznie tutaj w rotacji Igora Wilicicza, bo też doskonale wiemy, że nie będzie zawodnikiem pierwszopiątkowym, tak? Przy takiej tutaj rywalizacji w kadrze na pozycjach 2-3, więc wchodząc z ławki może pełnić bardzo podobną rolę jak tutaj w Bydgoszczy, więc myślę, że w takiej sytuacji może się bardzo dobrze w kadrze odnaleźć. Dawid, kończąc temat meczu z GTK Gliwice, to jeszcze jedna liczba, 49 zbiórek i przy dwóch nominalnych takich podkoszowych, których mamy w tym składzie, to musi robić wrażenie. No tak, i zdecydowanie robi. Tutaj też zadanie... Czy też przy tylko dwóch? Tak, no przy tylko dwóch, przy aż dwóch, w zależności jak na to spojrzymy. Wydaje się, że w meczu z GTK było ich aż dwóch, tak? Bo zdominowali tutaj deskę totalnie. No Adam Ramstedt nie miał z nimi zbyt łatwego życia i za wiele do powiedzenia. Filip Purt, który jest taką trójko-czwórką tak naprawdę, też gdzieś tutaj sporo odchodził od tego obwodu, więc to też oczywiście jest gracz silny, fizyczny, bardzo waleczny, ale jednak no, mają chociażby ci gracze niedostatki, albo fizyczne, albo wzrostowe, tak? A Klaws tutaj fizyczność. Alan w ostatnich tygodniach pokazuje, że potrafi wysoko latać, nie boi się już gry podkoszowej, bo na początku sezonu mieliśmy gdzieś takie przeświadczenie, że trochę jakby ucieka spod tego kosza, ucieka na obwód, teraz zdecydowanie tego nie ma. Popisuje się efektywnymi i efektownymi wsadami, czyści tą deskę, tak, bo skacze po prostu wyżej niż rywale. No i z tego gdzieś tutaj rodzą się chociażby też szybkie kontrataki. No cała gra, Astoria jakby zaczyna się tutaj od tego, więc naprawdę cieszy forma jednego i drugiego w ostatnich tygodniach. Mówiliśmy w tamtym tygodniu o tych meczach, które musimy wygrać, i aby dostać się do play-off, i tutaj już wiemy na 100%, że musimy zająć maksymalnie, znaczy siódme miejsce do tego, aby pojechać do Lublina na ten Puchar Polski, więc trzeba wygrywać, i taki kolejny mecz pod presją to będzie ze Spójnią Stargard. Spójnia Stargard, która jest w mojej ocenie, pewnie wielu też, jest lepszą drużyną niż GTK Gliwica. A jedziemy na ten gorący teren do Stargardu. Tam nigdy nie gra się łatwo, nie grało nam się łatwo. Bardzo żywiołowa publiczność, specyficzna hala. No i drużyna Spójni, która potrafi zaskoczyć, potrafi też bardzo mocno rozczarować. Jednak myślę, że ta ich ostatnia potyczka w Ostrowie jednak mogła ucieszyć swoich kibiców, bo zaprezentowali się na tle mistrza Polski naprawdę solidnie, przede wszystkim pokazali serce. No i to taki mecz, no bym powiedział, za 4 punkty, bo bilans mamy ten sam, czyli 5-6. No tak, no tutaj nic się nie zmieniło tak naprawdę po meczu z GTK. W żaden hura optymizm tutaj nie było co popadać, bo tabela jest w tym momencie naprawdę bardzo spłaszczona, jeśli chodzi o tą czołową ósemkę. My jesteśmy na pozycji numer 9 w tym momencie, aspirujemy do bycia po prostu w ósemce, co jest naszym celem, tak? Ale tak jak wspomniałeś, żeby znaleźć się w Pucharze Polski, zważywszy na gospodarza z Lublina, który radzi sobie fatalnie w tym sezonie, ale w Pucharze Polski będzie jako gospodarz, no to trzeba być w siódemce, więc w tym momencie granicy błędu, jeśli chodzi o kwestię Pucharu Polski, faktycznie nie ma, a najbliższy rywal w ostatnich tygodniach, chociaż oczywiście sam przegrał z GTK Gliwice i to jest ten paradoks tej ligi, tak? 40 punktami, no to w ostatnich spotkaniach zdecydowanie lepiej się ta drużyna pokazywała. Okazuje się, że tutaj chociażby zwolnienie Boykinsa, tak, który był trzecim strzelcem zespołu, okazuje się, że jednak całościowo podziałało dobrze na ten zespół. W dalszym ciągu jednak no, ta gra nie wygląda tak, jakby sobie kibice i sztab trenerski życzyli. Ale bilans aczkolwiek mają lepszy od, tak, ale po bilans, prostu ekstraklasy, tak, ale tak. Bilans w tym momencie jest dobry, bo ten zespół też miał, moim zdaniem osobiście, troszeczkę szczęścia wpadając na, że tak powiem, dołek pewnych zespołów, tak? No bo widzieliśmy wczoraj, że Anvil, który jest ogólnie w dobrej formie, tak? W ostatnich tygodniach, co wiemy,
w dobrej formie od początku sezonu zresztą, nie wygrał z Legią. A spójnie udało się akurat wykorzystać ten pewien dołek Legii chociażby, tak? Tak? I to też jest pochodna, dajmy na to, tego, że ten zespół gdzieś ma troszeczkę, moim zdaniem, farta, ale jednocześnie też pecha, więc tak balansuje bardzo mocno, no bo na przykład kiedy my mieliśmy o tyle szczęścia, że wydaje mi się i tak, gdyby nawet GTK przyjechał tutaj w pełnym składzie, i tak powinniśmy ten mecz wygrać, to był nasz obowiązek. Jednak trafiliśmy na totalnie rozsypany ten zespół. Oni trafili na jakimś cudem rewelacyjnie zmobilizowany i przegrali z nimi 40 punktami. Ale już mówiąc o tym, co zdarzy się w najbliższy piątek, no chcemy być w playoffach, chcemy być w Pucharze Polski, więc no nie możemy najzwyczajniej w świecie tego meczu przegrać, ale na pewno łatwo nie będzie, bo tak jak wspomniałeś, specyfika tej hali jest jaka jest, ale też jak tak sięgam pamięcią, to bywała to dla nas jednak mimo wszystko wielokrotnie szczęśliwa hala, nawet w pierwszej lidze, tak, nawet po powrocie do ekstraklasy, więc na pewno mam nadzieję, że w obecnej dyspozycji, która ewidentnie widać rośnie, zawodnicy bydgoscy się zgrywają, o czym też wspominał ostatnio trener Artur Gronek. To nie jest dotknięcie czarodziejskiej różdżki, tak, że Wes i Rod wejdą do zespołu i po dwóch dniach już będą świetnie zgrani z zawodnikami. Ale widać już było w meczu z GTK, myślę, że to taki dobry był mecz, dobrze, że ten rywal był mocno rozbity w tym momencie. Było więcej luzu na parkiecie, zwłaszcza w końcówce, przez to zawodnicy nie potraktowali tego, mam wrażenie, tak w 100% oczywiście treningowo ostatnich minut, ale w dalszym ciągu było widać, że tutaj elementy zgrania jak najbardziej odgrywają główną rolę. Widzieliśmy to chociażby po Rodzie, który gdzieś się nie chciał brać na siebie rzutów w ostatnich minutach, kreował kolegów, zgrywał się przez to właśnie z nimi, więc mam nadzieję, że to już zaprocentuje w Stargardzie, a jeśli Rod będzie musiał brać na siebie kluczowe rzuty, to mam nadzieję, że będzie wtedy gotów. Tak, mówiliśmy o spójni, która jest bardzo chimeryczna i zaskakuje im plus i minus. I mówiliśmy o tej porażce 40 punktami z GTK w Gliwice, no ale mają też gracza, czy też gracza, który potrafi rzucić prawie 40 punktów w meczu. Jest to Arik Nil, zawodnik, który jest motorem napędowym tej drużyny i to tak jak mieliśmy za zadanie ograniczyć Jobrego Heinza i to się udało i ten mecz poszedł w miarę gładko, tak tutaj Arik Nil będzie kolejny na, mówiąc kolokwialnie, tapecie. No i mam nadzieję, że będzie kolejnym na rozkładzie Wesa, tak? Bo Wes dobrze wywiązał się tutaj w pierwszej połowie z skrycia Jabariego do spółki z Michałem Krasuskim, więc mam nadzieję, że tutaj też większy ból głowy ma trener Marek Łukomski, aniżeli trener Artur Gronek, a trener Łukomski z tego względu, jak właśnie tutaj poustawiać Nila, żeby on nie dał się stłamsić, czy Wesowi, czy Michałowi, którzy są dobrymi defensorami i jednak wiadomo, że będzie tam o tyle trudniej, że Erik zagra przed własną publicznością, ale co jest dla mnie paradoksem, ten zawodnik moim zdaniem, w jakimś moim odczuciu, śledząc te pierwsze kolejki, właśnie pokazywał swój wielki kunszt w meczach wyjazdowych, tak? Bo prawie tą 40 zaaplikował w Lublinie, rzut na zwycięstwo w Warszawie, więc jak na razie ten zawodnik dziś się tutaj poza Stargardem świetnie odnajduje, więc no mam nadzieję, że zostanie gdzieś po prostu zgaszony przez tych naszych defensorów, bo myślę, że jest takim właśnie zawodnikiem chimerycznym i mam nadzieję, że akurat w tym meczu będzie miał gorszy dzień, a będzie to pochodną bardzo dużego nacisku czy Wesa, czy Michała. Dawid, oprócz Nila w spójni mamy Tomka Śniega, Justin Gray, Jake O'Brien, Daniel Szynkiewicz, Kasper Monalski i Jonas Zohore. Na kogo jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? No myślę, że... Czy wyłączenie Nila nam zupełnie wystarczy? Myślę, że potroszę na każdego z tych graczy, bo ile jednak przed tym ostatnim meczem wiedzieliśmy, że tutaj ograniczenie Jabariego Heinza powinno przynajmniej w teorii wystarczyć i tak poniekąd było, ale też zwracaliśmy uwagę, że Robert Stumbris jest tym zawodnikiem, który jest tą drugą opcją w ataku i choć oczywiście Robert tutaj miał niezły mecz całościowo, to wydaje mi się, że też udało się go ograniczyć, bo jednak seryjnie tych trójek nie trafiał, tak? Był też dobrze pilnowany, ale jest to jednak tego typu gracz, który od czasu do czasu, czy pilnowany, czy niepilnowany, będzie po prostu trafiał te trójki.
Jednak Spójnia mimo wszystko w tym momencie ma na pewno mniej problemów personalnych i kadrowych, aniżeli jest to w zespole z Gliwic. Będą grali u siebie, będą czuli doping, będą mieli przede wszystkim ten doping swojego szóstego zawodnika, więc tam na pewno na każdego z tych graczy trzeba będzie zwracać uwagę. Tym bardziej, że Tomek Śnieg jest bardzo doświadczonym graczem i on tutaj, jeśli Erikowi Nilowi nie będzie szło, to jest w stanie wejść i dać impuls z ławki. Daniel Szymkiewicz, tak, bardzo dobry zawodnik po obu stronach parkietu, tak, który tutaj zastępuje Filipa Matczaka. No i trzeba przyznać, że wywiązuje się na tyle, na ile jest po prostu w stanie robić to dobrze. A jeśli chodzi o podkoszowych, no to mam nadzieję tutaj, że po raz kolejny będziemy górą, bo na pewno jeśli brać pod uwagę sam tylko duet i porównując O'Brien Zohore do Alana i do Klawsa, no to tutaj mamy przewagę, no nie będziemy tego ukrywać i mam nadzieję, że to po prostu wystarczy. Dobrze, Spójnia mając ten bilans 5-6, w domu rozegrała 6 spotkań, bilans jest 3-3. Także idziemy tam w piątek o godzinie 19:30. Będzie transmisja z tego spotkania na emocjach, na platformie emocje.tv. Mam nadzieję, że w hali będzie dużo emocji, a podczas transmisji może troszeczkę mniej. Mówię tutaj o jakości. No tak, no tej jakości troszeczkę ostatnimi czasy nam brakuje. Tak, ale nie brakuje nam jakości na parkiecie, także trzymamy kciuki mocno za naszą drużynę. Piątek, godzina 19:30. Mamy nadzieję, aby dobrze rozpocząć ten weekend. Dawid, czekamy na piątkowy wieczór, ale dzisiaj, jak to przy poniedziałku, fajna informacja. One nie zawsze są fajne, ale ta akurat jest bardzo miła. Do kadry dowołani zostali młodzi zawodnicy. I tutaj z naszej drużyny to jest Michał Krasuski, Andrzej Pluta i później mamy Kubę Musiała, Grzegorz Kamiński, Jan Wójcik, Aleksander Wiśniewski, Dominik Wilczek. Czy podoba Ci się taki ruch ze strony trenera Igora Milicicza i dlaczego tak? Dlaczego? No dlatego, że są to bardzo wyróżniający się zawodnicy w swoich rocznikach. Bardzo się cieszę, że pomimo tego, że gdzieś tutaj w odstawkę troszeczkę, powiedzmy sobie szczerze, poszedł w ostatnich tygodniach albo nawet od początku tego sezonu, Jan Wójcik jest gdzieś tutaj bardziej graczem pierwszoligowym, aniżeli ekstraklasowym, nad czym ja osobiście bardzo ubolewam, bo już w poprzednim sezonie widzieliśmy wielokrotnie, że jest to gracz, który powinien dostawać szansę w ekstraklasie. To cieszę się, że jednak tutaj osoby związane z naszą kadrą narodową widzą w Janie prospekta na pozycję tutaj numer 4 i został zaproszony. Pomimo tego, że faktycznie nie gra, to jednak widzi się w nim zawodnika, który może w przyszłości gdzieś tutaj być bardzo mocnym punktem. Ale to jest też chyba taki bardzo fajny impuls dla naszej młodzieży, bo to pokazuje, że sztab naszej kadry nie patrzy tylko na tych, którzy powiedzmy wiodą prym, czy w Energia Basket, czy za granicą, ale patrzą też gdzieś głębiej. Patrzą gdzieś, no, chcą mieć taką większą perspektywę. Tak? Bazę wyjściową. Tak, bo ci gracze, no to jest, te nazwiska, to jest, można powiedzieć, przyszłość naszej koszykówki. Tak, no to są zawodnicy, którzy w ostatnich latach, nie mylę się chyba, ale byli liderami swoich roczników, tak? Jeśli popatrzymy na rocznik chociażby 2000, no to czy Michał Krasuski, czy Grzesiek Kamiński odgrywali tam kluczowe role, nie? Tak samo jeśli się popatrzy na Kubę Musiała troszeczkę wcześniej, bo to rocznik 98, czy na najmłodszego w tym towarzystwie Olka Wiśniewskiego, więc każdy z tych graczy na pewno tutaj w swoim roczniku się wyróżniał i się wyróżnia nadal. Są, są zawodnikami rotacji swoich zespołów, może właśnie tutaj poza Jankiem, ale mam nadzieję, że to się jak najbardziej zmieni. I też to jest kolejny tutaj sygnał od trenera Igora Milicicza, że odmładzanie kadry nie tyczy się tylko i wyłącznie tutaj tych, którzy będą grali w meczach o coś, ale też tyczy się to tych zawodników, którzy w każdym momencie mają do tej kadry wejść, jeśli będą już mieli swój czas, jeśli będzie to dla nich odpowiedni zdaniem trenera moment. Na pewno cieszy to, że oni zyskają bardzo dużo pewności siebie, wiedząc, że są tutaj gdzieś mocno w orbicie zainteresowań.
I chyba zgodzisz się ze mną, że nazwisko, które najbardziej szokuje na tej liście w jakiś tam sposób, to może być właśnie Michał Krasuski, który w ostatnich tygodniach troszeczkę dostaje po głowie od kibiców, nawet w komentarzach tutaj na naszym profilu, że jest mało produktywny, mało daje, ale po raz kolejny ja będę Michała bronił. Michał jest zawodnikiem od zadań specjalnych, od zadań defensywnych. My to podkreślamy wielokrotnie, chwalimy tak. Michała za defensywę. I to pokazuje, że chyba nie mówimy tego tylko i wyłącznie dlatego, że Michała po prostu lubimy, bo jest świetnym człowiekiem, ale dostrzeżono to też w obrębie reprezentacji Polski, tak? Więc coś w tym faktycznie jest, bo Michał za tą swoją nieustępliwość, zaciekłość, waleczność, no i uprzykrzanie życia po prostu najlepszym zawodnikom, liderom rywali został wynagrodzony. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo podobnie wygląda sytuacja na przykład z Kubą Musiałem, który też oczywiście w zespole ze Słupska spełnia bardzo duże zadania defensywne, ale jednak jest bardziej widoczny w ataku, tak? Więc tutaj jakby zupełnie inaczej ta kwestia wygląda. Dominik Wilczek w ostatnich meczach po kilkanaście punktów. Michał punktowo w oczy się nie rzuca, ale jeśli chodzi tutaj o waleczność, o defensywę, to jak najbardziej jest top z tej grupy, która została tutaj, że tak powiem, jakby dowołana, powołana do tej takiej kadry rezerwowej, więc na pewno to mnie bardzo cieszy. Tak, to co wspomniałeś o Michale Krasuskim, to tutaj też kibice muszą zrozumieć, że koszykówka to nie tylko punktowanie i asysty, jakaś efektowna gra, ale tutaj też zadaniowcy są bardzo ocenieni i oni być może nie są zbyt widoczni w statystykach. Czy też właśnie wtedy, kiedy trzeba wykonać ten, powiedzmy, decydujący, czy wziąć grę na siebie. No ale to, dlaczego wygraliśmy 23 punktami z GTK Gliwice, no to też jest w dużej mierze zasługa Michała Krasuskiego, bo wiemy, jakie on ma zadania. On ma, tak jak wspomniałeś, zadania tylko i wyłącznie defensywne, tak, przede wszystkim, i z nich wywiązuje się naprawdę bardzo dobrze. Jak ktoś z Państwa, ktoś z kibiców się tak bliżej przyjrzy grze właśnie Michała, no to ta praca jest wręcz tytaniczna. No tak, i widać to wyraźnie, że z roku na rok, a już trzeci rok mamy go w Bydgoszczy, czyni po prostu tutaj bardzo, bardzo duże postępy. I widać to może nawet nie tyle z sezonu na sezon, co po prostu z meczu na mecz, tak? Gdzie tutaj trener Artur Gronek też wpuszcza go z ławki i daje mu od razu krycie najlepszych zawodników rywala. Mam niekiedy nawet takie wrażenie, że trener Artur Gronek sam patrzy na to, który z rywali po prostu danego dnia ma te pierwsze minuty na tyle dobre, że to nie jest wcale powiedziane, czy Michał wyjdzie na niskiego skrzydłowego, na rozgrywającego, po prostu na tego gracza z pozycji, dajmy na to 1-3, który w tych pierwszych minutach czuje się przeciwko nam najlepiej i Michał ma za zadanie gdzieś zastopowanie tego zawodnika. Więc no takie są zadania Michała, tak? Trudno od niego wymagać po kilkanaście punktów w meczu, ale co widzimy w statystykach, od tego po prostu Wenea Bramczyka Story są inni. Tutaj ta grupa tych osób, przede wszystkim to jest przyszłość naszej koszykówki, ale oni sobie w 100% mam wrażenie, że zapracowali na te powołania, no bo Grzegorz Kamiński Dziemiowy pokazał, jaki potencjał w nim drzemie tutaj w naszej hali około 2 tygodnie temu. Dominik Wilczek. Ale przeciwko Anwilowi też kilkakrotnie tutaj się zgadza pokazał. Zgadza się. Wczoraj też zagrał bardzo, bardzo dojrzale, także mimo bardzo młodego wieku widać, że gra Grzegorz coraz rozsądniej. Dominik Wilczek, któremu to powietrze w Gdyni zaczyna coraz bardzo lepiej służyć. Tak, bardzo służyć. Oleg Wiśniewski to jest chłopak, który ma 18 lat, nie był tutaj jakoś super widoczny na parkiecie, ale to jest chłopak, który ma 18 lat i zbiera naprawdę ogromne doświadczenie w Energa Basket Lidze i to na pewno zaprocentuje. Tutaj czapki z głów przed Kubą Musiałem, bo tyle, ile było wokół niego takich troszeczkę negatywnych komentarzy, że to nie jest zawodnik na ekstraklasę, dużo zawirowań, że jest za niski, tak, ekstraklasa, później szedł do pierwszej ligi. Wrócił do ekstraklasy, wszyscy mówili, że sobie nie poradzi, a radzi sobie bardzo świetnie, no, odnośnie takich nazwisk jak Pluta czy Wójcik, to one mi bardzo pasują do biało-czerwonych barw. Tak, no jak najbardziej. No to jest kawałek historii naszej kadry, więc ja też się bardzo cieszę, że ci zawodnicy są. Tak jak wspomniałem o Janku, życzę mu jak najlepiej i mam nadzieję, że też w Śląsku będzie otrzymywał coraz więcej szans.
A dobry sezon, bo trzeba to otwarcie powiedzieć, Andrzeja też został tutaj dostrzeżony. No już można się pokusić o stwierdzenie, że dotychczas tych kilkanaście kolejek w naszych barwach dało mu więcej niż cały poprzedni sezon w Anwilu, który miał słaby sezon jako klub, tak, dużo zawirowań, zmiany trenerskie. To wszystko nie służyło temu młodemu zawodnikowi, bo każdy trener, wiadomo, troszeczkę inaczej gdzieś go postrzegał. Tutaj ma jednak minuty, ma granie u trenera Artura Gronka, wie, czego coach od niego wymaga, wywiązuje się z tego bez najmniejszego zarzutu, moim zdaniem. Był ojcem sukcesu w Sopocie, więc jak najbardziej też zasłużył na to powołanie. Tak, trzymamy kciuki mocno za tych chłopaków. Fajna historia, bo aż trzech naszych, Michał Krasuski, Andrzej Pluta i Kuba Nizio, znaleźli się w kadrze, także pewnie Mariusz Rybka znowu mnie zweryfikuje, ale myślę, że takiego czegoś nie było wcześniej w naszym klubie, w historii naszego klubu. Także, więc czekamy na weryfikację Mariusza. Tak, czekamy na weryfikację Mariusza. Czekamy na świetne występy w biało-czerwonych barwach naszych młodych chłopaków i czekamy teraz przede wszystkim na ten piątkowy wieczór. Jedziemy do Stargardu o godzinie 19:30. Mecz z tamtejszą Spójnią, także trzymajcie Państwo kciuki. Kto może, to oczywiście się wybiera do Stargardu. Ja tam będę. Ty się, Dawid, wybierasz? Zobaczymy, czy obowiązki pozwolą. Okej. Okay. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Tomasz Terlecki. Dawid Siemieniecki. Dziękujemy i do zobaczenia.